Jaśka, co robisz? A skonamko, co tam George sobie balansuje? A robimy mu klatkę? Jeszcze co, za chwilę, ja muszę teraz iść jeszcze, mama mnie posłała do sklepu po ten, po chleb, jajka i coś tam jeszcze muszę kupić. Właśnie, a prezent dla mamy? Prezent? Nie mam. Jak to nie masz? Teraz przecież nigdzie nie kupimy, bo wszystko pozamykane. Żartuję, mam prezent. Uff, to pokaż, gdzie go masz? Spokojnie, za chwilę go przyniosę ci pokazać. Wiesz co, to jak przyjdę ze sklepu, to zrobimy klatkę George'owi, co? No dobra. A jak wy też macie przygotowane niespodzianki do swoich bliskich, to zostawcie łapki w górę. Idę zobaczyć do George'a. Dobra, co ja tu wiem? O, zaraz się myje. Tutaj, tak? Co? Zrobię tutaj tak półszeptem. Jak półszeptem? No tak jakoś tutaj podejrzanie. No mówię mi, Hasi, że mnie posłałeś do sklepu po chleb i było jajko. Klatkę George'owi. No właśnie. Na pewno! Czy coś tu knujecie gdzieś, coś? Marzena, proszę cię. Michaśka, właśnie, ale tu trzeba było, wiesz co, święta idą, a tu jeszcze jakoś tak, wiesz, nieogarnięte. No dobra. Na biurku też jeszcze nie świątecznie. A koszyk? Zrobimy tu nawet mam naklejki na jajeczka. Z tamtego roku jeszcze masz naklejki? A pokaż. To są od widzów, to chyba jest albo z tamtego, o, albo... O, te są ładne. A te też są... O, biedronki też wiosenne. Marzena, a czy ty masz ten, do gotowania jajek, jak się to nazywa? Cebulę? Upiny z cebuli, no pewnie, że mam, już zbieram, ho ho. To co, mamo, dzisiaj robimy? A możemy teraz zrobić jajka, później posprzątam w pokoju? O nie, myślę, że bezpiecznie będzie jak najpierw posprzątasz, a potem zrobimy no, jajka. Też tak myślę, Michaśka. Nie, no. No już dobra, dobra, nie martw. Okej, to ja idę, a wy tu róbcie. Jaśka, potrzebujesz coś z miasta? Chyba nic. Marek, nie chodź niepotrzebnie po sklepach, kup tylko jajka i chleb i do domu wracaj. Właśnie, maseczkę załóż i rękawiczki. A jeżeli nie masz, to możesz ją zrobić sobie, tę maseczkę, to wiesz. Ja też wiem jak. Ja mam swoją, spokojnie. Okej, to ja idę, na razie. Na razie. No. Michaśka! Idę. Poczekaj. No zostaw cię. Masz maseczkę, a rękawiczki? Rękawiczki są w sklepie, spoko loko. Idę. Byle była maseczka, to na razie. A to ja mam w ogóle dojść myć ręce. No, na razie. No, dobra. O, tutaj. A jak to, Michasia, posprzątane. O, świąteczny pokój gotowy, widzę. Nawet masz swoje zajączki. Ja moje mam w kuchni, widziałaś? A ja widziałam twoją brzuszuchę, a tam jest taki mały króliczek. Wiem, wiem, pożyczyłam go od ciebie. To ja ci pokażę, tutaj mam fajnie. No pokaż mi w końcu, jak ty to masz to? O, świąteczny pokój. Mam naklejeczki. Właśnie, trzeba je wykorzystać do, wiesz, naszych pisanek świątecznych. I zobaczcie, też są króliczki. No właśnie, są to śliczne. Ten z uszami mi się podoba, koralikowymi. Czemu tego zajączka nie zaświeciłaś? Mamo, zostawmy to już na święta. Chodź, idziemy robić jajka. No to idziemy, chodź. No. George się myje. No, George robi jeszcze tam obiad, zanim tata przyjdzie. Dobrze, to mu dasz, a teraz robimy te jajka. Dobra, to co? Dobra, Michasia, wyciągnij te upiny z cebuli. Włóż je tutaj. To? Tak, to. Dobra. To mamy teraz dać te upiny? Teraz je włóż tutaj do garnuszka. Nie wiem, ile jajek gotujemy, jak myślisz? Może z 10? Nie no, myślę, że na początek 5. No to 6. Wow, dobra, ale nie tu... wszystko może. Nie trzeba wszystkiego. Tak. Okej, okay, dobra, tu wyciągam raz, tu mam dwa. Ile tych jajek? No 6, mamo. No i gotowe. I się gotuje. Teraz cebula musi się ładnie zagotować. Ciekawe, kiedy tata przyjdzie. No właśnie, miał być krótko, a już go nie nagle. Michasia, chodź, już obiad prawie gotowy, zrobisz mizerię. No dobra, to już idę. A gdzie jest śmietana? A tu? Właśnie, tu masz śmietanę, też łyżkę. Tam jest jeszcze koperek, to nie zapomnij dodać, bo jest najlepsza z koperkiem. Okej, okay, to jeszcze dodam sól i pieprz. Okej. Okay. Raz. Dwa. Okej, okay, to jeszcze trzeba dodać koperek. A dzisiaj na obiad pyszna ryba, Michasia. Ty uwielbiasz, nie? Bardzo. A mamy jakąś zupę? Ogórkowa. Pychotka, teraz pieprz. Trochę soli. I co robi się już obiad? Mizeria już prawie gotowa. Ja jem dzisiaj na obiad tylko zupę ogórkową. A czemu nie jesz ryby? Dziękuję, dziękuję. Marzena. No cóż. Mamo, kto lubi rybę? Lubicie rybę? Jak wy też lubicie, zostawcie łapki w górę. Michaśka, a który koszyk wybierasz w końcu? Ja wiem, w którym?
ten mały, o ten. Ten? Tak. Dobra, to my ten. Ale właśnie, przecież my w tym roku nie idziemy święcić. Mama pobłogosławi. Tak? Tak. Marzena, co ty na to? A dlaczego ja? Mówili w telewizji, że najstarszy w rodzinie, szkoda, że nie najmłodszy. No więc wypadło na ciebie, Marzena. No okej, okay, no. Najstarszy to najstarszy. Mieszka, to rób mizerię i ten. Ja idę rozpakować zakupy jeszcze. Dobra, teraz już dałam dużo pieprzu, jeszcze dać więcej? Nie, chyba wystarczy. Chleb kupiłeś, bo wiesz, sklepy zamknięte będą. No pewnie, że kupiłem, przecież głównie potrzebny był chleb. No i jeszcze coś miałeś kupić. No wiem, jajka. Wychodka moja ulubiona zupa. To smacznego. A jak wy robicie zupę ogórkową, to zostawcie łapki w górę. O, a co tam kupiłeś? A nie, nic, takie rzeczy. Ale ładne, jajuszko. Mazurek. O, i wodę kupiłem, bo nie ma. Mama, ta butelka będzie idealna na śmigło z dyngu. Będę z nią spała w tym dzień. No, dobry pomysł. Co wy tam znowu nadajecie? A jest, jest, ja w ogóle nie jest. Już, moment. Jeszcze galaretki kupiłem. A po co? Nie wiem, mama chciała. Ja już się trochę domyślam. To jest, a potem jeszcze musimy George'owi klatkę zrobić, nie? Żeby miał fajnie na święta, w ogóle to dostał już obiad. Aha, dobra, to jak mu jedzenie dać, tylko mu klatkę zrobię. Nie, okay. To co, robimy klatkę? No, on jest chyba obrażony, mi się wydaje. Czemu obrażony? No bo przecież do tego wziąłeś tu, nie? Ojeju, oj. Trochę był na rękach. Króliki podobno nie lubią mieć na rękach. Też tak słyszałam. Dobra, to robimy tą klatkę. O, tu jest ten obiad jego. No, ale coś nie zjadł. Nie zjadł, a tam jest nawet babka jego ulubiona. A tą marchewką to się praktycznie nie bawi. A zobaczcie, bawi tego domka... Nie bawi się właśnie. Zobaczcie, nie ma domka, ponieważ tam już sobie nie wchodził. No właśnie, dobra. To Michaśka, ja idę do komórki znowu po te jego rzeczy. No i co zrobiłeś? A po co to jest? Trzeba pożądać tym zrobić przed świętami. Okej. Takie zostało... O, tu jest z papryką, a tu jest z... Buraki, nie, to jest z jabłkiem i burakiem. Tu nie ma jabłka. To jest ten też pomidor. To wiesz to, Michaśka. Okej. Okay. Tutaj położyłam to na razie na łóżko. I robimy. George. No co, George? A, ten prezent dla mamy? No mam go, zaraz ci obok pokażę. Poczekaj, idę po niego. Trzymaj to. Okej. Okay. Takie coś kupiłem. Co może być? No. Okay. To jest jakiś krem. No i jeszcze pomadka. I próbki. No i próbki są. A przecież ta mama pomadkę nawet ma. No ma, ale mówiła, że się już jej kończy. No dobra, to pakujemy. Tu w ogóle jeszcze jakieś próbki ma. No. A on co tam robi? No nie, ona wybiera sobie na marchewkę chyba. Dobra, Miaśka, to trzeba to schować. A co ty, George, mnie wyganiasz? Ciu, żeby mała nie widziała. Okej, okay, no to zrobiona klatka dla George'a. Tak, klatka zrobiona, tylko trzeba tu ogarnąć jeszcze. O, jeszcze patyczki. W sumie tutaj ich nie jest, nie? Mm. Ale zobacz, tutaj? Może trochę obudzić coś tam. No ale ci powiem, widzę, że na biurku nawet poukładane, tylko trochę się nabudził teraz z tego siana. A w ogóle to się kiedyś zepsuje. To co, Miaśka, ogarniesz już resztę teraz w pokoju? No pewnie, tylko ty później tam wyniesz ten, powiem ty tam. Dobra, to wyniosę, a ty to rób. Okej, na razie. A Miaśka, jeszcze abyś podłogę umyła. No wiem, to puszczę rumbę. Okej, to klatka zrobiona, to teraz podłoga musi się umyć. No to pyk, rumba. George, miłego siedzenia, później już sobie wyjdziesz. Mama, jajka już są gotowe? Właśnie mam gotowe jajka. Już można je odstawiać. Ja proszę, to jest rzeżuszka, którą to zasadziłaś. Dobra. Okay. O, jeszcze trzeba związać sobie tutaj serwetkę. Ja mam dajcie, właśnie, biedronki. O, mama, znaleźć można do rzeżuchy. No świetny pomysł, no już masz świątecznie. Dobrze, ozdobimy nasze malowanki, naklejanki to będą, co? No. Ej, ale my nawet zajączka nie mamy, żeby do koszyczka dać. No i teraz, albo nawet baranka nie mamy. Ani baranka, ani zajączka. A co wy tam tak marudzicie, czego wy nie macie? No nie mamy ani zajączka, ani baranka. A zawsze był w koszyczku wielkanocny, o, no. Zobaczcie, chyba tu nawet w koszyczku. To świąt nie będzie, nie ma zajączka, nie ma baranka, nie ma świąt. O! Nie, tata, nie Marek, mów tak. Nie mów tak, naprawdę. Dobrze, że pomyślałem. Zawsze
chyba tata coś ma. Już mi się też tak wydaje. Zaraz coś przyniesie. Chyba kupił. Co znowu? Dajcie mi koszyk. Koszyk? Nie ten, tamten. Ale po co ci? Potrzebuję. A nie, dlaczego nie? Zamknąć oczy. My tu jajka będziemy wkładały. Dobra. Proszę. Wow! Ale śliczny! Ej, Josh, i może jego przyjaciółka? No właśnie. Ale jajko wielkie! Ale stop, stop, stop! Nic nie otwierać, to jest dopiero na święta. No oczywiście! No to wiadomo, ale ja może... Ja sobie dam do koszyczka te dwa, Josh. Ale wiesz co, może byśmy to otworzyły, tu może być jakaś, wiesz, ozdoba do pomieszczenia. Nie, 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 nic nie otwieramy. Proszę mi to dać. Ale co to ci to miały ozdobę jakoś do koszyczka? Do koszyczka sobie jeden włożysz, drugi przydzielisz na stół, spokojnie. Dobra mama, chodź zrobimy, robimy te jajka, zapomnijmy. Zobacz, ja mam takie, ale masz ładne. Zobacz, a jak wy lubicie ozdobiać jajka, to zostawcie łapki w górę. Koniecznie. A ciekawe, czy tata ma jakieś prezenty dla zajączka? Nie wiem, nie wiem, nic mi nie wiadomo. A w ogóle to pisałam iść do zajączka. No ale nic ci nie mówił. Nie. Mówił mi, że będziemy robić kredkę George'owi tylko. Mi się daje, że on coś jednak ma, wiesz? Jajka gotowe, co jeszcze do koszyczka trzeba? Trzeba kiełbaskę, pieprz, sól, chrzan, chlebek. Chlebek. No i trochę masełka. No i jajka. No i co? No i jajka też. No i co, koszyczek gotowy. I jeszcze. Zajączka. Ja będę miała ten. Dobra, a tamten będzie mój. I tarty. I nasz. Z okazji tych świąt, które będą nieco inne niż które były, to życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia, no i prezentów. Tak, a pamiętajcie, zostańcie w domu. Ale co wy tam tak gadacie bez mnie? Składamy widzom życzenia. No to ja też wam życzę zdrowych, radosnych świąt, no i przede wszystkim zdrowych, zdrowych, zdrowych. To na razie, pa. Pa.